wracamy z chwili, że czekamy z dziewczynami na chłopaków. Słusznie Matylda zauważyła, że na nich zawsze trzeba czekać. No i łączymy się z wami już z Dębińskich 28 przy suszy. Już wróciliśmy do domu. Dzisiaj o 8 byliśmy już tutaj na miejscu. Zaszło nam trochę dłużej, po drodze robiliśmy różne przystanki. Zaliczyliśmy jeszcze Maka w Piotrkowie, czy niedaleko, już tak na finiszu. No tak trochę w nagrodę dla dzieci, że takie były dzielne i zniosły podróż naprawdę bez zarzutu. Od rana musieliśmy ogarnąć dom, ogród, Paweł ogarniał ogród, ja ogarniałam dom, pranie, normalne rzeczy. Normalne rzeczy po powrocie. Co ja chciałam wam powiedzieć? Matylda! Jak się oczywiście okazało, żadnych obostrzeń dodatkowych w związku z tym, że wróciliśmy z Chorwacji, nie doświadczyliśmy. Nikt nie nałożył na nas oczywiście kwarantanny, tak jak sugerowali niektórzy, że tak się zdarzy. Mówiłam od początku, że się nie zdarzy, bo nic na to nie wskazuje, nie ma żadnych rozporządzeń, które by regulowały sytuację w ten sposób. Więc o to byłam spokojna. No ale oczywiście ktoś tam mi sugerował, a to dostaniemy SMS-a z powiadomieniem o kwarantannie, bo telefon nam się logował, tu, tam, sram, słuchajcie, no nie, to tak nie było. Więc można spokojnie wracać do domu. Zresztą nawet jakby nas miała ta kwarantanna tutaj dojechać, to ta też bym spokojnie wracała do domu. No ale tutaj w ogóle nie było o tym mowy. Więc chciałam tylko to potwierdzić, że wróciliśmy totalnie na spokojnie. Po drodze, oprócz oczywiście kontroli na granicy słoweńsko-chorwackiej, co było zresztą pokazane wczoraj w filmie, była jeszcze jedna szybka, bardzo szybka kontrola w Austrii. Zostały nam sprawdzone dowody osobiste. Policzeni byliśmy wszyscy i wszystko. No taka normalna kontrola. Na porządku, myślę. No i tak. Zachciało mi się dzisiaj młodych ziemniaczków. To sobie poszłam i kupiłam. I koperek. I zaraz sobie wstawimy taki obiadek, nie? No i mam nadzieję, że za chwilę przyjdzie Paweł z Łedkiem. Paweł z Łedusiem. Pojechali sobie jeszcze do lasu na moment. Korzystałem z chwili, że my załatwiałyśmy różne sprawy. Byłyśmy w szkole, odebrałyśmy jakieś tam zaległe dyplomy, prezenty i tak dalej. Póki co kończę i pewnie jeszcze coś wam dzisiaj nagra. Dzisiaj tak sielsko spędzamy czas. Dzieciaki grają z tatusiem teraz w piłkę. Wcześniej coś tam majstrowały w piaskownicy. Pranie się suszy. No i pięknie. Taki piąteczek domowy, że ojojoj. Bardzo miły dzień. Mało wam dzisiaj nakrywam, ale wybaczcie, po prostu dzisiaj musiałam trochę odpocząć. Raz, odpocząć trochę po tych naszych wakacjach, a dwa, no że ciężka noc za nami. Jeszcze ja to coś tam spałam. Paweł to, nie wiem, może z godzinę, max, przez całą noc. Jechał do czwartej, a o czwartej zmieniliśmy się, ale to już byliśmy w Polsce. No i później to jakieś tam, nie wiem, ósmej chyba jechałam. Nie ósmej, to jakie ósmej, do szóstej. O ósmej to byśmy w domu. No i teraz w ogóle siedzę, moi drodzy, i kminię, bo muszę zrobić listę zakupów, bo nie mówiłam, a jutro jest dla nas dzień szczególny, bardzo ważny. Nie dość, że jutro, na jutro zaplanowana jest u nas spora impreza, przyjdzie masa naszych znajomych i przyjaciół i będziemy balować pod wiatą. Ponieważ będziemy obchodzić Pawła zaległe urodziny, bo urodziny Pawła, gdzie spędzaliśmy w Chorwacji, więc nie mogliśmy się z ważnymi dla nas osobami spotkać. No więc jutro będziemy imprezować, właśnie czcić urodziny Pawła. A oprócz tego jutro z Pawełkiem obchodzimy 11. rocznicę ślubu, więc mamy połączenie okazji. No i tak jak mówiłam, przyjdzie sporo osób, więc kombinuję, co muszę kupić, co przygotować i jak sobie to wszystko rozplanować w czasie. Co wiesz? To? Kwaski. Kwaski, czyli? Poziomki.
porzeczki. O, duże. A Władek, co ty robisz? Ja tam. Zjadasz na pewno? Nie. No, bo Władek to zrywa, a potem rozdeptuje. Jak zobaczę, że zrywacie i zdeptujecie, to się policzę z wami. Poziomeczki, proszę panią, tutaj jeszcze są. I chyba jeszcze tam przy kranie są jakieś poziomeczki. Musisz iść zobaczyć. A tutaj jest jakaś truskawka czy poziomka schowana też, jedna. Tutaj nam rosną agresty. Patrzcie, ile tu jest pięknych porzeczek też. Tu. I tam na następnym krzaku, no. Tam mamy białe maliny. I te normalne maliny, maliny. A tutaj mamy jakieś jeszcze niedobitki truskawek. A tu mamy aronię, która jak zwykle będzie chyba na bogato rodziła te owoce. Co tam? Mama. Tak? Jedna truskawka już jest dojrzała. No to, to zrywaj, nie zjadaj. Władek, odejdź już od tego krzaka, ok? Bo zaraz tatę wezwę. I ci wytłumaczy. Co się robi z tymi pożyczkami, ok? Grają w nogę. Dziewczyny na chłopaków. Cyrk na kołach po prostu. Dziękuję. Po jeden. Jeden, jeden. Chcecie więcej? Władek się obraził. Najpierw sobie usiadł na tym krzesełku tyłem do wszystkich. Czemu polujesz? Czemu ty się obraziłeś znowu? Za rzadko piłkę miałeś, tak? A to ty się nie gniewaj na nich, tylko idź ćwicz, ty! Ja cię uderzę zaraz. Gamonie. To co, bawisz się z nimi, czy siadasz tutaj sobie tyłem do nich na krzesełku? Co? Wadzio. Słodziaku ty. Idź grać. Nie trać czasu.